Pani marszałek, Wysoka Izbo, od 4 dni w spółce Solaris w Wielkopolsce trwa strajk generalny. Strajk, którego mogło nie być, gdyby zarząd spółki podchodził poważnie do własnych pracowników i pracowniczek i doprowadził do zakończenia wielomiesięcznego sporu zbiorowego w zakładach spowodowanego brakiem podwyżek płac, o które w imieniu pracowników zabiegają oba działające w spółce związki zawodowe, OPZZ i Solidarność. Oczekiwanie 450 zł brutto podwyżki, a po ogłoszeniu strajku 800 zł porówno dla każdego pracownika i pracowniczki nie jest oczekiwaniem wygórowanym i nierealnym. Jest to oczekiwanie całkowicie uzasadnione z jednej strony rekordowymi zyskami spółki, a z drugiej szalejącą w Polsce inflacją i drożyzną, która to owa podwyżka i tak w niepełnym stopniu zrekompensuje. Niestety, lekceważenie związków zawodowych i ignorowanie oczekiwań pracowniczych przez zarząd Solaris jest smutnym znakiem czasów Polski po transformacji. Tragicznym paradoksem dziejowym jest fakt, iż w kraju, w którym wolność i demokrację wywalczył 33 lata temu potężny związek zawodowy, tak potężny siłą społeczną i zdołał pokonać, wydawało się, niepokonywalny system komunistyczny i wyzwolić nas od kleszczy Związku Radzieckiego, w tym kraju po odzyskaniu wolności rynkiem pracy rządzić zaczął bożek wolnorynkowy, pozbawiony cywilizowanych reguł i zabezpieczeń pracowniczych, a związki zawodowe nieomal zniknęły z zakładów pracy. Tym większe podziękowanie za siłę i determinację obu związków zawodowych w Solarisie, tym większe słowa uznania i wsparcia dla wszystkich strajkujących. Jesteście nadzieją dla innych zakładów pracy w Polsce. Wytrzymajcie, zwyciężycie. Jesteśmy z wami. Chciałabym się też zwrócić do zarządu hiszpańskiego spółki, do zarządu CAF. I wish to address the Spanish CAF group and strongly support the ongoing general strike at the Solaris Bus and Coach Company in Poland, launched by the workers on the 24th of January in demand for decent wages. I appeal to you, the CAF management, to induce your Solaris board to resume talks and reach an agreement with their employees and bow down to their expectations. The demand for pay rises is fully legitimate and justified by your company's record profits in the past 2 years on the one hand, and in the wake of Poland's soaring inflation and plummeting power of the workers' salaries on the other. The strike comes as the climax of long months of trade union efforts to negotiate and reach a plausible agreement, efforts which have proved futile as the company board has continued to disregard the workers' reasonable demands. Do not forget that Polish workers are to be treated with the same respect and regard as workers in Spain and other Western democracies. Dziękuję pani poseł.